Apokalipsa Świętego Jana, rozdział 17 Następnie wyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy trzymali siedem czasz, i zwrócił się do mnie, mówiąc: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wielkimi wodami. Królowie ziemi uprawiali z nią rozpustę, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu. Anioł przeniósł mnie w duchu na pustynię i ujrzałem kobietę, która siedziała na szkarłatnej bestii. Bestia miała siedem łbów i dziesięć rogów, a na ciele pełno bluźnierczych imion. Kobieta zaś była ubrana w purpurę i szkarłat, ozdobiona złotem, drogocennymi kamieniami i perłami, trzymała w ręku złotą czaszę wypełnioną ochydą i plugastwem swego nierządu. Na czole miała wypisane imię tajemnice wielka Babilonia, matka nierządu i ohydy ziemi. Zobaczyłem, że kobieta upiła się krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc to, ogromnie się zdziwiłem. Wówczas anioł powiedział do mnie, czemu się dziwisz? Wyjawię ci tajemnicę kobiety oraz siedmiogłowej i dziesięciorożnej bestii, na której ona siedzi. Bestia, którą widziałeś, była, lecz nie ma jej już. A gdy wyjdzie z otchłani, pójdzie na zatracenie. Mieszkańcy ziemi, których imię nie zostało zapisane od początku świata w Księdze Życia, zdziwią się, patrząc na bestię, która była, której nie ma, i która pojawi się znowu. Tu potrzebny jest mądry umysł. Siedem łbów to siedem gór, na których rozsiadła się kobieta. Jest również siedmiu królów. Pięciu zginęło, jeden żyje, inny jeszcze nie nadszedł, ale kiedy nadejdzie, krótko pozostanie. Bestia, która była, a której nie ma, ona sama jest ósmym królem, należy do tych siedmiu i idzie na zatracenie. Natomiast dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy nie otrzymali jeszcze królestwa, ale razem z bestią mają na jedną godzinę władzę taką jak królowie. Tych dziesięciu zamierza jedno oddać swoją moc i władzę bestii. Będą oni walczyć z barankiem, ale baranek ich pokona, gdyż on jest panem panów i królem królów. Ci, którzy są z nim, są powołani, wybrani i wierni. Powiedział mi także, Wody, które widziałeś, nad którymi zasiada nierządnica, to ludy i rzesze, narody i języki. Dziesięć rogów, które widziałeś, oraz bestia znienawidzą nierządnice, ogołocą ją i pozostawią nagą. Będą jedli jej ciało i spalą ją w ogniu. Bóg bowiem pobudził ich serca, aby wypełnili jego zamiary. Mieli wypełnić jeden zamiar oddać bestii swoje panowanie, aż spełnią się słowa Boga. Natomiast kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto królujące nad królestwami ziemi. Kani, to jest ważny, duży symbol, wielka nierządnica, ta bestia i tak dalej. Znowu odsyłam do strasznych rekolekcji, ale o jednej rzeczy Wam powiem, o której tam chyba nie wiem, czy ja tam mówiłem. Kani, to oczywiście ma wiele poziomów znaczeń. Niektórzy, szczególnie ci, którzy są przeciwni Kościołowi, mówią, że ta wielka nierządnica, ten wielki Babilon, to jest w ogóle Kościół katolicki. Kani, teraz uwaga to jest prawda to też jest opowieść o Kościele katolickim, ale nie w sensie nim samym, jako całym, jako, wiecie, jego istocie, tylko również Kościół się czasem wynaturza w wielką nierządnicę. Kto nie pamiętacie, że nierząd to jest zawsze w Piśmie Świętym, kiedy się mówi szczególnie o narodzie wybranym, że jest jak nierządnica, to się mówi o ludziach, którzy byli własnością Boga, a potem oddali się komuś innemu, nie? Czyli po prostu zaczęli grzeszyć, zaczęli jakby porzucać swojego Pana Boga. I uwaga, kani! w Kościele mamy również wiele nierządu. No bo i ludzie w kościele w sensie duchowieństwo i świadcy czasem to są wielkie połacie kościoła, no po prostu grzeszą, odchodzą od Pana Boga. I w tym sensie my jesteśmy wielką nierządnicą. Nie w istocie, że cały kościół to jest po prostu jedna wielka nierządnica. Nie. Ale w tym, co robimy, i ta opowieść również jest z opowieścią o nas. Bóg pokona wielką nierządnicę. Czyli nie ma co fikać, jeżeli myślimy, że ta nierządnica byłaby w stanie Pana Boga pokonać. Nie, Baranek ją, czyli te wszystkie nierządy w nas pokona.